Naszym gościem jest Sam Kari, tegoroczny mistrz Polski niebieskich pasów w kategorii 88 kg. No Sam, jak Ci poszły dzisiejsze zawody mistrzostwa Polski ADCC? No niestety ten występ z Sajczą i Otanych, przegrałem z Danielem Dobrą na punkty, po ciężkiej walce. Na dobrą sprawę czułem przede wszystkim przewagę w wadze, ponieważ 80 kg. Ze względu na to, iż dzień temu startowałem na Ukrainie, na przysłowie Europy Pankration i w Nauki, Golden Cup na Ukrainie, wziąłem z pilnowej wagi do 80 kg. Także przede wszystkim myślę, że powodem było to, że nie byłem przygotowany pod zabliższy, pod te zawody, tym bardziej, że się dowiedziałem o tych zawodach 3 dni temu. No i nic, kolejne doświadczenie. Mam nadzieję, że na następnych zawodach będzie lepiej. A nie chciałeś zbijać do 76? Wiesz co, nie, to już wydaje mi się, że było zbyt ciężkie. Tym bardziej, tak jak mówiłem, 3 dni temu się dowiedziałem o tym. A twoja naturalna waga jaka jest? Moja naturalna waga około 84-85 kg. Także... No, z tego co wiem, niedawno wróciłeś ze Stanów. Byłeś tam tą patrwala w klubie, na treningach. Możesz nam opowiedzieć, jak treningi wyglądały, co może Cię zaskoczyło na plus, co ci się spodobało, a jaka jest różnica ogólnie, jak te treningi wyglądają tam, a tutaj, czy naprawdę jest tak, jak tak ludzie mówią, że jednak, żeby przygotować się do jakiejś poważniejszej walki MMA, w Stanach, czy jednak w Polsce można. Znaczy przede wszystkim chciałem powiedzieć tak, byłem tam 2 miesiące i naprawdę mi się podobało. Przede wszystkim chodzi, jeżeli chodzi o różnicę między treningami w Polsce a w USA, tam największy nacisk kładą na przygotowania fizyczne. Jeżeli ktoś nie ma przygotowania fizycznego, to pierwszą rzeczą, jaką robi na treningu, to jest właśnie wytrzymałość. Tam jeszcze ogólnie bardzo dobrze wspominam ten pobyt. Tomek Dwal udostępnił wyjazd, także chciałem mu podziękować. Co tam jeszcze? Jeżeli chodzi o treningi, no to trenowaliśmy 2 razy dziennie. Tomek miał przygotowania do walki z Sumarem Palharesem, niestety mu tam nie poszło, ale niedługo pokaże nam, co go stać, także niedługo pas będzie miał. Przynajmniej tak mam nadzieję. Treningi. Trenowałeś tam, z kim tam parter trenowałeś? Jeżeli chodzi o parter, to trenerem od parteru tam był Jim Wisner. A miałeś okazję z nim kulać się? Tak, praktycznie codziennie mieliśmy treningi. Ja chodziłem na te same treningi, co Tomek Drwal, także była bardzo ścisła, taka mocna ekipa. No i można powiedzieć, że miałem szczęście, że ćwiczyłem z takimi ludźmi. I jak twoja ocena walki, możliwość kłania się z Dinem, tak? Czy są wysokie progi, czy na, nie jest to jakaś... Przede wszystkim Din w tej chwili waży około 100 kg, także już sama różnica walki była dosyć duża, ale miałem okazję nauczyć się wielu dobrych technik od niego. To są jakieś takie jakieś sztosy, takie, czy jakieś takie niuanse bardziej, czy na, jakieś takie... Techniki już kończące. Kończące? Różnego typu techniki mi pokazywali, ale muszę powiedzieć, że... Ale znałeś te techniki, czy tak? Niektóre znałem, tylko oni naprawdę zwracają uwagi na szczegóły. To ma duże znaczenie przy technikach kończących i technikach sweepujących, przetoczeniach i tak dalej. Także oni dużo robią podstawowych technik, ale naprawdę do skutku. I szkolą się w tych technikach do perfekcji. Także niektóre techniki też były takie, można powiedzieć, z kosmosu fajne, ale ciężko jest zrobić podczas walki, także oni na to nie liczą. Wiemy, że walczyłeś amatorsko na zawodach Szuto. Tak. Czy wiążesz z MMA jakieś większe plany? Jeżeli chodzi o moje występy w Szuto, to można powiedzieć, że
że dobrze mi poszło, natomiast amatorskie MMA, szoto, to nie jest to samo co zawodowe, także chciałbym powoli się do tego tak przygotować, powoli nabierać tego doświadczenia. Póki co mam okazję występować w szoto, to jestem z tego zadowolony, ale myślę, że w tym roku już może w wakacje, a jak nie, to pod koniec tego roku wystartować już na zawodowej karii MMA. A jakie przyszłe plany odnośnie startu w jiu-jitsu? Teraz posiadasz purpurowy pas, tak? Tak. To teraz będziesz startował w purpurach bądź elicie, jeśli tak, tego nie było powiązane. W tej chwili po Mistrzostwach Polski przede wszystkim wzięcie się za treningi bokserskie. Staram się poprawić moją strójkę. Jak wiemy, w MMA jest to niezbędne. Jeżeli chodzi o moje starty w BJJ, to na razie sobie daję spokój. Na pewno na Pucharze Polskim w Koninie nie wystarczy. Możliwe, że w listopadzie, czy nie wiem, kiedy będą Mistrzostwa Polski, to może wystartuję, ale nie jestem przekonany tego. Tak samo nie trenuję teraz, odrzuciłem treningi. Skupiam się na boksie, kopnięcia. 3-4 razy w tygodniu mam treningi bokserskie. Dobrymi zawodnikami naprawdę, także mam funkcjonować i się od kogo uczyć. Więc wiemy, jaką jak potrzebne pod MMA są zapasy, czy starasz się trenować ten element? Jeżeli chodzi o zapasy, to przed wyjazdem do San Diego myślałem, że one są potrzebne, ale nie tak bardzo, ale naprawdę i się nadal się przekonałem, ile zapasy dają w MMA. A praktycznie wszyscy zawodnicy na dobrym poziomie mają zapasy. Bardziej, że tam w większej galerii jest w klatce i często się zdarza taka sytuacja, że przy siatce walczą, to wtedy też się liczą tylko zapasy. Takie jest moje zdanie. Zapasy to podstawa. Niestety tam, gdzie trenuję, nie mam dużo dobrych zapaśników. Nie mam ogólnie sekcji zapasów, także nie jestem w stanie pracować na tym. A jak oceniasz zapasy Tomka? Czy odbiegał od swoich kolegów ze Stanów? Jeżeli chodzi o Tomka, to przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że on jest przede wszystkim mega silny. Dużo zapasy także ma bardzo dobre. Odkąd trenuję w San Diego, stał się takim wszechstronnym zawodnikiem. A wcześniej wszyscy mówili, że strójka, słaby barter, ale teraz naprawdę dysponuje dobrymi zapasami, dobrą strójką, barter. Szkoda tylko tej ostatniej walki, że tak się stało. Akurat jeszcze z takim zawodnikiem, który robi dźwignię na nogi. No nieszczęście. Trudno. Trudno. Następnym razem na pewno bywa. Dobrze, że nie z poważnym, bo się nie stało z nogą. Powoli wraca do treningów, także jest wszystko ok. Że to było tyle, czy może chciałbyś komuś podziękować? Sponsorom może jakimś, jeśli masz, jeśli nie masz, to możesz teraz się zareklamować. Przede wszystkim to chciałbym podziękować moim trenerom, Marcinowi Wójtutkowi, który tak pilnuje mnie w tych treningach i stara się, żeby było wszystko jak najlepiej. Trenerowi od boksu, który też mi daje mi dużo czasu na treningi. I co tam jeszcze? Tomka Trwala chciałem pozdrowić, który jest gorący w San Diego i pewnie teraz się opala na plaży. No i chciałbym pozdrowić wszystkich trenujących sporty walki. Dziękujemy. Naszym gościem był Salim Tuari.